chciałem wszystkich Państwa powitać, zarówno rozmówców, którzy zgodzili się dzisiaj wypowiedzieć się, zabrać głos, a także wszystkich Państwa, którzy na razie jako widzowie, mam nadzieję, że po jakiejś godzinie, kiedy będzie czas na pytania, również jako aktywni uczestnicy zajmą tutaj jakieś stanowisko w dyskusji. Ja nazywam się Antoni Grzybowski, będę dzisiejszą rozmowę moderować. Chciałem jeszcze takie kwestie techniczne poruszyć na początku. Mówiłem o tym przed chwilką. Prosiłbym, żeby w trakcie spotkania Państwo uczestniczący jako widownia mieli na razie wyłączone kamery i mikrofony. Po jakiejś godzinie, kiedy pojawi się moment na zadawanie pytań, wtedy będzie możliwość włączania tych kamer. Do tych pytań prosiłbym, żeby się zgłaszać na czacie. Ja o tym powiem, kiedy będzie moment na te pytania. Będzie się można zgłosić i ja będę wtedy prosił osoby z czatu, żeby włączyły kamerę, mikrofon i zabrały głos, jeśli chcą coś powiedzieć albo zadać jakieś pytanie wszystkim panelistom. Dzisiejsza rozmowa, czym jest psychoanaliza, to jest już druga rozmowa z serii rozmów organizowanych przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współorganizowany przez Austriackie Forum Kultury, któremu dziękujemy, między innymi pomaga nam od strony tej technologicznej. Ja sam jestem sekretarzem Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej i chciałbym, korzystając z okazji, część z Państwa pewnie już słyszała o tej inicjatywie, to jest coś nowego. Myślę, że warto coś o tym powiedzieć, bo to, co teraz się dzieje, to w czym Państwo teraz uczestniczą, to jedna właśnie z takich inaugurujących naszą działalność, jeden z takich projektów inaugurujących naszą działalność. Tych projektów będzie więcej i mam nadzieję, że Państwo równie chętnie będą w nich uczestniczyć i zapraszam Państwa do śledzenia jakby naszych aktywności przez Facebooka, to jeśli Państwo dołączyli do nas przez wydarzenie na Facebooku, tam jest również odnośnik do naszej tej strony, na którą serdecznie zapraszam. Sam ośrodek to jest ośrodek naukowo-badawczy, jak tu wziąłem przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Naszą misją są badania, tak? Badanie nad myślą psychoanalityczną, nad w ogóle sposobem myślenia psychoanalitycznym, to też ważne, takie badania angażujące ten sposób myślenia psychoanalitycznego. Ale również i to, na co dzisiaj chyba kładziemy akcent w tym momencie w ramach tego wydarzenia, upowszechnianie pewnego sposobu myślenia psychoanalitycznego, który, taka jest myśl stojąca za ośrodkiem, jakoś wydaje się wartościowy. W jaki sposób, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze będziemy na ten temat mogli porozmawiać, tak? Bo dzisiejsze pytanie, dzisiejsza dyskusja będzie wokół kwestii, czym psychoanaliza jest, tak? Czym to w ogóle jest. I chciałbym powiedzieć, że w tym kontekście naprawdę jakby nasi dyskutanci to są właściwe osoby na właściwym miejscu. Państwo pewnie przybywają tutaj na nasze wydarzenie, ktoś już wiedzą, kto będzie dzisiaj rozmawiał. Ja jeszcze pozwolę sobie krótko przypomnieć, powiedzieć, przedstawić naszych rozmówców, a potem zaprosić do właściwej części dyskusji, słuchania, co mają do powiedzenia. Dzisiaj głos zabierze, pierwszy się zdeklarował do zabrania głosu, profesor Paweł Dybel, który jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest autorem, pewnie Państwu znanym, wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nutami filozofii współczesnej. Głos zabierze również pani Ewa Głód, która jest psychoanalityczką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W latach 2015-2019 pełniła funkcję prezesa tegoż towarzystwa, a od kwietnia 2020 roku jest członkiem zarządu Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej. Głos zabierze również pani Ewa Kobylińska-Deje,
psychoanalityczka w niemieckim Towarzystwie Psychoanalitycznym, również profesorka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a także na International Psychoanalytic University w Berlinie. Czyli mamy tutaj no, już jakiś zarys międzynarodowego, tak można było powiedzieć, działania ośrodka, ponieważ no, pani Ewa Kobylińska-Deje jest psychoanalityczką zrzeszoną w niemieckim towarzystwie. Warto też to zaznaczyć. No i ostatnim, last but not least, jak to się mówi, naszym rozmówcą będzie pan Zbigniew Kosowski, który jest psychoanalitykiem szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, który prowadzi psychoanalizę osób i dorosłych, ale również jest psychoanalitykiem dzieci i młodzieży. Wszechstronna praktyka tutaj w tym wypadku. Myślę, że nie zabierając jakoś wiele czasu, warto było, żebyśmy przeszli do, w tym momencie już do naszego pytania o to, czym jest psychoanaliza. Ja ze swojej strony sięgnąłem do Freuda, gdzieś znalazłem, że Freud odpowiada na to pytanie, ale w sposób nieoczywisty, no bo można by było powiedzieć, czym jest psychoanaliza. To wystarczyłoby powiedzieć jakąś definicję, odczytać ją i moglibyśmy rozejść się do domu. Okazuje się, że to nie jest taka prosta kwestia i już u Freuda to nie jest też dla niego łatwe pytanie, jak się okazuje, bo sam mówi, że to są co najmniej trzy rzeczy i co najmniej trzy rzeczy możemy nazwać psychoanalizą. To jest z jednej strony metoda terapii zaburzeń psychicznych, z drugiej strony pewna metoda badania procesów nieświadomych, a jeszcze w trzeciej odsłonie to jest teoria umysłu, którego ważny element pełni część nieświadoma. Więc już tutaj pojawia się jak pewna wielość. Zobaczą Państwo, może Państwo wiedzą, po Freudzie nastąpiło wielu innych kontynuatorów myśli psychoanalitycznej i tu też pojawia się jakiś rodzaj wielości. No i to sprawia, że to pytanie, które wydało się tak na początku banalne, wcale takim banalnym nie jest. I okazuje się, że rzeczywiście jest o czym dyskutować, nie jest to prosta kwestia. Jako pierwszy odważny, tak jak powiedziałem, pan profesor Paweł Dybel zgłosił się, że zabierze głos. Bardzo, bardzo czekamy na to, co pan dzisiaj do powiedzenia. No to trudne pytanie, jak się okazuje, czym jest psychoanaliza. Dziękuję za to wprowadzenie i moja odpowiedź w jakim sensie będzie kontynuacją tych pana dywagacji na temat tego, czym jest psychoanaliza. I chciałbym zacząć od odniesienia się do tego pytania, które otwiera naszą dyskusję, tego pytania, czym jest psychoanaliza, które zakłada milcząco, że psychoanaliza jest jakimś czymś, które należałoby w niej odnaleźć, zidentyfikować, określić. A więc, że istnieje coś takiego jak jakaś istota psychoanalizy o określonych własnościach, której definicję można podać tak, jak się podaje upieczonego bażanta kością do posmakowania. Słowem, już samo to pytanie narzuca jakiś sposób refleksji na temat psychoanalizy i określania tego, czym ona jest. Stąd jest mój problem z tym pytaniem, bo gdyby przyjąć sugerowaną w nim perspektywę, wpada się od razu w pułapkę szukania określeń tego, czym jest psychoanaliza i mówienia o tym, co nią nie jest. Tymczasem, zanim zacznie się rozważania tego typu, chyba najpierw wypadałoby zastanowić się nad tym, czy psychoanaliza jest w ogóle jakimś czymś. I czy to coś psychoanalizy można w jednoznaczny sposób zdefiniować, określić? Otóż właśnie jak już pan powiedział, Freud miał ogromny problem z tym pytaniem. Z jednej strony walcząc o uznanie psychoanalizy w pozytywistycznie zorientowanym środowisku lekarskim, starał się widzieć w niej naukę empiryczną, która odpowiada wyobrażeniom tego środowiska na temat tego, co naukowe. Do utrzymanych w tym duchu jego wypowiedzi starali się później nawiązywać różni autorzy, szczególnie na gruncie amerykańskim, rozwijając psychoanalizę właśnie w tym kierunku.
ale czy nie szło za tym uproszczenie tego, czym była ona dla Freuda, jak też w teorii i praktyce różnych innych czołowych postaci ruchu psychoanalitycznego, jak Ferenczi, Abraham Klein, Bettelheim i inni. Habermas w związku z tym zwykł mówić o błędnym teoretycznym samorozumieniu Freuda, wskazując na to, że wynikało ono ze wspomnianych wyobrażeń na temat tego, co naukowe, a co nie. Podczas gdy jego teoria psychoanalityczna była przede wszystkim sztuką interpretacji, rodzajem hermeneutyki. To zaś zbliżało ją do sposobu postępowania nauk humanistycznych. Dodatkowo potwierdzał to fakt, że w porównaniu z praktycznie żadnym wpływem orientacji empirycznej w psychoanalizie na nauki przyrodnicze, jej wpływ na nauki humanistyczne był przeogromny. Sam Freud jednak nigdy nie nazwał psychoanalizy hermeneutyką i najwyraźniej miał niewielką wiedzę na temat tej tradycji. Natomiast, co ciekawsze, najchętniej wskazywał na zdumiewające podobieństwo własnych psychoanalitycznych wglądów z psychologicznymi sylwetkami bohaterów wielkich dzieł literatury światowej, autorstwa Sofoklesa, Szekspira czy Dostojewskiego i innych. Czy w takim razie psychoanalizę możemy potraktować jako literaturę? Wprawdzie istnieją rozliczne pokrewieństwa między psychoanalizą i literaturą, to jednak utożsamianie ich ze sobą wydaje się również sporym uproszczeniem. I to zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Jak ma to na przykład miejsce w sposobie, w jaki to pokrewieństwo odczytywał Wittgenstein, a za nim cała rzesza filozofów nauki, twierdząc, że psychoanaliza tylko udaje naukę, będąc w istocie urokliwą powiastką dla mas na temat ludzkiej seksualności. Wydaje się, że psychoanalizę można uznać za pokrewną literaturę, co najwyżej jedynie w takim sensie, w jakim za literaturę uznaje się wielkie dzieła filozoficznej myśli, jak dialogi Platona, wyznania świętego Augustyna, próby Montaigne'a i dziesiątki innych. Jest więc literaturą przez duże L, wielką narracją na temat człowieka i jego spraw, w której próbuje się odsłonić coś z tajników jego duszy, niedostępnych innym formom dyskursu. Może w takim razie psychoanaliza daje się potraktować jako szczególny rodzaj filozofii. Takiej przynajmniej, której dyskurs ze względu na jego nienaukowy charakter otwiera przestrzenie egzystencjalnej i metafizycznej refleksji nad człowiekiem i jego kulturą. W tworzących tradycję psychoanalityczną teoriach bez trudu odnajdujemy elementy filozofii człowieka, filozofii społecznej i filozofii kultury. Psychoanaliza wpłynęła głęboko na wiele nurtów filozoficznych. Czy jednak obecność tych elementów w dyskursie psychoanalitycznym pozwala widzieć w psychoanalizie koncepcję filozoficzną w ścisłym rozumieniu tego słowa? To też pytanie wydaje się pozostawać pytaniem bez odpowiedzi. Kolejny problem to nieprzezwyciężalne trudności w określaniu relacji psychoanalizy do spokrewnionych z nią nauk, jak psychologia, czy nauki medyczne, jak psychiatria, czy psychoterapia. Z pewnością w bogatej psychoanalitycznej tradycji pojawiły się różne koncepcje ludzkiej psychiki, określających ją struktur i mechanizmów, ale mają one niewiele wspólnego z empirycznym nastawieniem współczesnych teorii psychologicznych. Prawdziwą kością niezgody jest sposób podejścia w psychoanalizie do pojęcia nieświadomego i określenie jego statusu w obrębie ludzkiej psychiki. Pole zainteresowań psychoanalizy i jej praktyka przecina się również z psychiatrią. Wystarczy wskazać na konkurujące z psychiatrycznymi ujęciami psychoanalityczne klasyfikacje poszczególnych struktur psychicznych. Ale te psychoanalityczne klasyfikacje nie mają wyłącznie charakteru ontycznego. Próbuje się w nich również wskazać na głębokie różnice, jeśli chodzi o strukturę ontologiczną tych zaburzeń. Nie mówiąc już o tym, że psychoanalitycy zazwyczaj posługują się własną odrębną pojęciowością przy charakterystyce tych struktur. Dlatego psychoanaliza nie daje się po prostu potraktować jako jedna z teorii psychiatrycznych, chociaż z pewnością byli analitycy, którzy próbowali łączyć te dwie dziedziny, chociażby Gustaw Pychowski. Trudno jest też traktować psychoanalizę wyłącznie jako formę psychoterapii.
chociaż i w niej w jakimś sensie ma miejsce leczenie pacjenta. Ale nie chodzi tu o leczenie w potocznym rozumieniu tego słowa, jako przywracanie zdrowia pacjentowi, tak jak ma to miejsce w przypadku stosowania jakiegoś leku czy operacji chirurgicznej. Była choroba i już nie ma, znikła raz na zawsze. W przypadku zaburzeń, z jakimi ma do czynienia psychoanaliza, jest to po prostu niemożliwe. Od tych zaburzeń nie sposób jest się całkowicie uwolnić, potraktować jako niebyłe. Można tylko co najwyżej próbować się przepracować i w jakiejś mierze neutralizować ich negatywne skutki. W tym sensie psychoanaliza nie leczy, co nie znaczy, że niczego nie jest w stanie zmienić w życiu pacjenta, w jego relacjach ze sobą, z innymi. Na przykład doprowadzić do tego, że symptomy pacjenta przestają być dla niego tak toksyczne i destrukcyjne. Nie jest zatem tak, że psychoanaliza w ogóle nie leczy. Psychoanaliza również leczy, ale pojęcie leczenia użyte w odniesieniu do niej przyjmuje specyficzny sens, wykraczający poza jego medyczne rozumienie. Leczenie w psychoanalizie odbywa się na drodze doprowadzenia do zmiany stosunku pacjenta do siebie, do innych z najbliższego otoczenia, do świata. Słowem, elementem psychoanalitycznej terapii jest zmiana w strukturze jaźni pacjenta, która pozwala mu lepiej odnaleźć się w stosunku do siebie i innych. O doświadczeniu psychoanalitycznym stanowi zmieniająca się dramatycznie relacja między ja analityka i ty pacjenta, a wraz z nią złożona siatka relacji pacjenta ze znaczącymi innymi z jego otoczenia. Z racji swego intersubiektywnego wymiaru doświadczenie psychoanalityczne wykracza w sposób istotowy poza to, jak pojęcie doświadczenia formułuje się w naukach przyrodniczych. Z tej racji tak dużą, wręcz decydującą rolę odgrywa w tym doświadczeniu coś, co można by nazwać szczególną umiejętnością psychoanalityka w prowadzeniu analizy. Jest to, ujmując w dużym uproszczeniu i skrócie, umiejętność takiego oddziaływania na pacjenta, że ten z czasem w nowy sposób zaczyna patrzeć na siebie, na własny stosunek do innych, dostrzegając jego bardziej złożoną niż to mu się wydawało dotychczas postać. Inaczej też zaczyna oceniać zachowania innych wobec siebie. Posiadanie przez analityka owej umiejętności jest jednym z podstawowych warunków efektywności analitycznej terapii. Kiedyś Hanna Segal zwierzyła mi się, że gdy w latach 30. mieszkając jeszcze w Warszawie, zainteresowała się psychoanalizą, jej problem polegał na tym, że jakkolwiek przeczytała wiele prac teoretycznych na jej temat, to nie mówiły one nic na temat tego, jak się to robi. Kiedy z tym pytaniem udała się do Bychowskiego, ten poradził jej udać się do Wiednia. Zapewne wynikało to stąd, że wtedy nie było jeszcze w Polsce psychoanalityków szkoleniowych. Ale opowieść ta ukazuje wymownie, że psychoanaliza to również sprawa tego, co i jak się robi i że wymaga to specjalnego przygotowania w postaci opracowanego w sposób metodyczny kształcenia. Ale i to przygotowanie nie decyduje jeszcze o wszystkim. Wiele zależy od tego, jak analityk odnajduje się w relacji z pacjentem, jak reaguje na jego wypowiedzi i zachowania. Tego zaś nie jest go w stanie nauczyć nikt. To kwestia jego własnego wyczucia, pomysłowości, niekiedy odwagi wykroczenia poza przyjęte ramy. Każdy przypadek jest zresztą szczególny. Kiedy Freuda zapytano, skąd bierze swoje pojęcia i pomysły, miał odpowiedzieć, że skądkolwiek. Psychoanaliza jako umiejętność prowadzenia terapii to właśnie wiedza, która bierze się z niczego. To efekt nagłego błysku myśli, pomysłu, może nawet iluminacji. Nie sposób jest jej skodyfikować, zamknąć w gotowych formułkach, nadać postać ogólnej metody, którą wystarczy tylko aplikować do poszczególnych przypadków. Znowu więc, ktoś mógłby powiedzieć, w rozważaniach na temat tego, czym psychoanaliza jest, tracimy z oczu poszukiwany twardy grunt pod nogami i zmuszeni jesteśmy do stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego, jak określona w sposób ścisły, rozwijająca się zgodnie z określonymi regułami metoda psychoanalityczna, taka lub inna, ale też właśnie ta nie dająca się w sposób jednoznaczny zdefiniować przestrzeń, w której porusza się myśl psychoanalityczna, stanowi o tym, że nie zastyga ona w postaci jednej słusznej doktryny, ale rozwija się ciągle w różnych kierunkach, owocując coraz to nowymi koncepcjami i odmianami.
Psychoanaliza jest po dziś dzień dziedziną wiedzy żywej, otwartej zarówno na przemiany, jakie dokonują się w różnych nurtach filozofii i dziedzinach poszczególnych nauk, jak i na przemiany, jakie dokonują się w rzeczywistości cywilizacyjno-społecznej, których wyrazem są nowego typu zaburzenia i problemy, z jakimi przychodzą pacjenci na sesję. Może więc właśnie ta proteuszowa nieokreśloność przestrzeni intersubiektywności, w której porusza się myśl psychoanalityczna i która otwiera ją w różnych kierunkach, ale też nie pozwala jej zamknąć w polu badawczym poszczególnych dziedzin, jest jej największą zaletą i siłą. Dlatego nie ma co szukać istoty psychoanalizy, gdyż ta istota po prostu nie istnieje. Jeśli psychoanaliza jest w ogóle jakimś czymś, to z założenia niemożliwym do metodycznego sformalizowania żywiołem myśli, która rodzi się gdzieś na styku spotkania analityka z innym pacjentem, którego problem jest zawsze dla niego wyzwaniem, pytaniem, na które w trakcie terapii musi znaleźć odpowiedź. I temu wyzwaniu zazwyczaj również sam musi sprostać, nie tylko jego pacjent. To zaś ustanawia między nimi, gdzieś w tle rozmowy, którą prowadzą ze sobą i w której ich pozycja względem siebie jest z założenia diametralnie inna, płaszczyznę niesamowitej równości, rodzaj milczącego przymierza w biedzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. W jakimś sensie pan podważył zasadność naszego dzisiejszego spotkania. Ale rozumiem, że to jest żywioł myślenia filozoficznego. Taka odpowiedź, no tutaj nie ma czego szukać. Tak? To pytanie jest źle postawione. Wittgensteinowskiego. Nie, to jest dobre pytanie, żeby się od niego odbić właśnie w tą przestrzeń pokazującą, jak to jest problematyczne właśnie. Dziękuję panu jest bardzo dobre. Pytanie jest bardzo dobre. Dziękuję. I jeszcze będziemy mieli okazję, mam nadzieję, o tym podyskutować za chwilę. A teraz pani Ewa Gut, jako już nie filozof, ale przede wszystkim praktyk psychoanalizy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Ja czasami tutaj mam słaby internet, no ale zobaczymy. Chciałam podziękować Pawłowi Deblowi za takie szerokie spojrzenie i naprawdę bardzo ożywcze. Ja z kolei chciałam zaproponować bardzo osobistą i właśnie taką jedną niteczkę myślenia o psychoanalizie, bardzo taką subiektywną i z perspektywy właśnie psychoanalityczki. I użyłam do tego takiej pewnej metafory psychoanaliza jako podróż. Ponieważ dzisiejsze spotkanie, to sympozjum, no, gromadzi pewnie różne osoby, widzę dużo znajomych nazwisk, czyli praktykujących terapeutów albo analityków, ale wiem, że też będą osoby, które są zaciekawione psychoanalizą, ale może na co dzień nie mają z nią do czynienia. I chyba moja perspektywa jest może bardziej adresowana właśnie do tej drugiej grupy dzisiejszych uczestników. Podzielę się z Państwem kilkoma osobistymi refleksjami na temat mojej psychoanalitycznej podróży. Powiem coś o początku tej podróży i punkcie, do którego dotarłam. Ale nie będzie to autobiografia. Podzielę się z Państwem. Psychoanaliza ma wiele odsłon i można ją opisywać z różnych perspektyw, co to właśnie Paweł chociażby zrobił. I twórca Zygmunt Freud bez wniósł rewelacyjne i rewolucyjne odkrycia do rozumienia psychiki i zachowań człowieka. W kilku zdaniach nie da się powiedzieć o wielu sprawach, dlatego zdecydowałam się wybrać i podzielić refleksjami dotyczącymi podstawowego zagadnienia, jakim jest nieświadomość. Pewnie dzisiaj będzie odmieniana na wszystkie sposoby. No, w tej chwili to już jest dość powszechne przekonanie, że nasz umysł skrywa w sobie nie tylko świadomą, ale także nieświadomą część. Jednak doświadczanie jej przejawów, tej nieświadomości, czy to w osobistym przeżyciu, czy w relacji z bliskimi, czy też w pracy klinicznej z pacjentami, ani nie jest proste, ani oczywiste. Nieświadomość jest nieznanym lądem. Zaskakuje nas, nie da się jej przewidzieć, a tym bardziej skontrolować. Często budzi w nas niepokój albo lęk. Ale jednocześnie bywa niezwykle pociągająca. Podróż w nieznane. Pamiętam swoje pierwsze lektury psychoanalityczne, gdzieś w wieku adolescentnym. Fascynację i rodzaj ulgi, że coś, co przeczuwałam zawsze,
zostało już opisane i ubrane w słowa. Wtedy w okresie i potem w okresie studiów wydawało mi się, że coś na ten temat już wiem, coś zaczęło układać się w całość w mojej głowie, ale nic bardziej mylnego. Bo oczywiście okazało się, że to kompletnie co innego wiedzieć, że jest nieświadomość, a czym innym jest doświadczać jej żywych przejawów. We własnej analizie i potem w pracy z pacjentami wielokrotnie bywałam zdumiona swoimi fantazjami, snami, projekcjami czy reakcjami somatycznymi. Odkrywanie nieświadomych pragnień, lęków, oczekiwań to jak uchylanie furtki do tajemniczego ogrodu. Z jednej strony przeczuwa się, że tam jest prawdziwe życie, barwy, smak, ale jednocześnie ta niepewność, co tam jeszcze jest skrywane, co tam jeszcze jest ukryte, bywa naprawdę straszna. Odkrywamy w sobie nowe obszary i czasem aż trudno uwierzyć, że ten ból, smutek czy furia skrywana pod pozorem niezmąconego spokoju to też jestem ja. Widzę, że pacjenci reagują podobnym zdumieniem i są naprawdę bardzo poruszeni tym, że nieświadomość ma aż tak istotny wpływ na nasze życie. Dość często w takiej pracy czy w dyskusjach pojawia się wątpliwość, po co to badać, po co się tym zajmować, czy nie lepiej się od tego odciąć i zapomnieć. Zawsze jest wybór. Możemy przecież żyć w odcięciu odważnej części własnych, często traumatycznych przeżyć, odważnych pragnień, po to, aby nie powtórzyć bólu. Tylko nasze życie wtedy bywa ograniczone, czasami bardzo. Podobnie jak życie bohatera z książki Tajemniczy Ogród, Frances Barney. Czasami na psychoanalizie zgłaszają się pacjenci, którzy nie mają widocznych objawów. Wiodą ułożone życie, ale doświadczają szczególnego rodzaju pustki. I na przykład mówią, no niby wszystko wygląda dobrze, ale mam wrażenie, że żyję nie swoim życiem. Jakby to życie toczyło się obok mnie. W dalszej analizie okazuje się, że ich cierpienie jest bardzo dotkliwe, a ucieczka przed samym sobą wiąże się często z ogromnymi kosztami i ograniczeniami. Psychoanaliza jest fascynująca, bo jak każda wyprawa w nieznane, przynosi nowe odkrycia. Pozwala ułożyć bardziej spójny obraz, znaleźć nowe połączenia. Wiadomo, że każdy z nas jest inny. Psychika ludzka jest naprawdę skomplikowana i nie ma prostych rozwiązań. Nie ma wzorów, pod które można podstawić dane i już. I choć z czasem, jako psychoanalitycy, poszerzamy swoją wiedzę, nabywamy doświadczenia, to wcale nie chroni nas przed niepowodzeniami, przed zaskoczeniem i niepewnością. Nieświadomość, nawet jeśli bardziej oswojona, zawsze w jakimś obszarze pozostaje nieznanym lądem i zaskakuje, co bywa jednocześnie i pociągające, jak i frustrujące. Do jakiego punktu doszłam w tej swojej analitycznej podróży? No, z pewnością nabrałam szacunku, a nawet pokory wobec ludzkiej psychiki, zarówno jej siły, jak i ograniczeń. Zawód psychoanalityka jest fascynującym, ale i trudnym zawodem. Na co dzień przez lata ćwiczymy się tak naprawdę w tolerowaniu niepewności, znoszeniu pytań, na które nie mamy odpowiedzi i nawet nie wiemy, czy ją znajdziemy. To stałe zmaganie z ograniczeniami pacjentów, ale też własnymi. Bo nie umiem pomóc, nie rozumiem, jeszcze nie wiem. To zmaganie uczy pokory. I pokora jest tym, co z pewnością jest mi w tej chwili bliskie. Znany analityk Wilfred Bion poświęcił wiele uwagi właśnie zdolności do tolerowania niepewności. Do pomieszczania, on to nazwał kontenerowaniem, różnych sprzecznych uczuć. Bazując na teoretycznych podstawach Zygmunta Freuda i Melanie Klein, pokazywał, że możliwość znoszenia frustracji i niepewności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju osobowości, dla zdolności tworzenia myśli i całego rozwoju umysłowego. Nazywał to zdolnością negatywną. Bion, bazując na pracy klinicznej, opisywał, co dzieje się z umysłem w sytuacji, gdy zdolność kontenerowania trudnych przeżyć jest bardzo ograniczona.
wskazywał na to, jak nasze postrzeganie rzeczywistości i rozumienie zjawisk psychicznych, a nawet zmysłowych, bywa z nich kształcone. Jego teoria, wnikliwie opisująca nasze nieświadome procesy i bazująca na rozumieniu natury naszych ograniczeń, stała się stała się też inspiracją dla rozwoju wielu współczesnych nurtów w psychoanalizie. Może to, o czym mówię, brzmi zbyt ogólnie, może zwyczajnie i niepozornie, ale chcę podkreślić, że jestem głęboko przekonana, że właśnie stan niepewności, akceptacja tego, że nie znamy odpowiedzi na pytania i pogodzenie się z ograniczeniami własnymi, ale też czasu i przestrzeni, w której jesteśmy, daje wyjątkowy rodzaj wolności i pozwala na prawdziwy rozwój, zgodny z potrzebami i predyspozycjami. To doświadczenie wolności, a może uwolnienia się od nadmiernych oczekiwań, fałszywych wyobrażeń i złudnych nadziei, przynosi ogromną ulgę i daje szansę na ciekawe życie tu i teraz, a nie gdzieś i kiedyś. Ta funkcja czasu nie jest bez znaczenia, myślę. Psychoanaliza jest w swojej naturze dość niepozorna, w sensie takiej praktyki. Wymaga czasu, bywa żmudna, ale przynosi znaczące i trwałe efekty, choć rzadko mają one widowiskowy charakter. Jest to rodzaj głębokiego doświadczenia, o którym tak naprawdę dość trudno jest mówić. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję pani. To interesujące, myślę, jakoś co pani powiedziała o czasie. Może jeszcze będzie czas, żeby do tego wrócić, bo psychoanalizę często kojarzy się z powrotem do przeszłości, grzebaniem, byciem w przeszłości, jak pani mówi. No i to zaskakujące, tak? W kontekście tych stereotypów, że tu chodzi o jakieś tu i teraz. Tak, zdecydowanie. To budzi moje zainteresowanie i może będę miał możliwość jeszcze panią zapytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosiłbym teraz panią Wekobylińską-Deje o zabranie głosu. Przede wszystkim chciałabym podziękować moim przedmówcom i mam nadzieję, że moje wystąpienie, słychać mnie? Tak. Że moje wystąpienie jakoś zmieści się, czy dołączy do wystąpień waszych, jakkolwiek użyję trochę innego języka. Paweł z pasją filozofa krążył wokół tego podstawowego pytania, czym to w ogóle jest, jeśli jest czymkolwiek, i otworzył nam taką nieokreśloną przestrzeń do myślenia. Eba udała się w osobistą podróż i opisała ją językiem poetyckim, który mnie na co dzień w pracy z pacjentami jest bardzo bliski. Ale dzisiaj postanowiłam sprowadzić psychoanalizę na ziemię i opowiedzieć kilka konkretnych rzeczy, bo myślę też, że naszym zadaniem jest popularyzacja. I z góry przepraszam kolegów psychoanalityków, że będę mówiła o sprawach elementarnych, ale czasem i my sami o nich zapominamy. A więc chciałabym poruszyć trzy zagadnienia. Po pierwsze, zagadnienie dotyczące wielogłosowości psychoanalizy. Po drugie, metody psychoanalitycznej. W szerokim rozumieniu tego słowa, to się nie odnosi tylko do terapii. I po trzecie, o ile czas pozwoli, statusu psychoanalizy jako nauki. Nieświadome jest poliglotą. Zatem również psychoanaliza mówi wieloma językami. Ma to związek ze strukturalnym, a nie substancjalnym czy istotnościowym ujęciem psychiki przez Freuda. Freud opisuje nie jakieś jedno ja, ale ja cielesne, ja przyjemności, ja realne, ja idealne i nadja. Czyli bardzo wiele różnych ja, które na ogół pozostają ze sobą w konflikcie. Rozmawiając z pacjentem, słyszymy głosy z różnych czasów. I pytamy często samych siebie, kto teraz mówi, do kogo mówi, jak mówi i czego nie mówi. Drugą przyczyną owej wielogłosowości jest fakt, że psychoanaliza nie narodziła się na uniwersytecie, ale w prywatnym, wiedeńskim mieszkaniu wielokulturowej monarchii. Nie stała się akademicką, usystematyzowaną wiedzą, ale była ruchem. Ruchem, który rozprzestrzeniał się w różnych krajach i zaowocował wielością orientacji, szkół i teorii. Ów pozaakademicki rodowód ma lepsze i gorsze strony. Do lepszych należy z pewnością odwaga Freuda, z jaką czerpał z różnych słowników, aby opisać przejawy nieświadomego. Można powiedzieć, że majsterkowo, przy pomocy różnych materiałów, które jego czasy dawały mu do dyspozycji,
psychologii, fizjologii, prawa, medycyny, potocznych wyobrażeń, obiegowych poglądów filozoficznych i oczywiście literatury. Dzięki tej ogromnej inwencyjności wymyślił właściwie psychologię, bowiem zidentyfikował obszar psychicznego nieświadomego jako coś, co nie daje się zredukować ani do biologii, ani do humanistyki, czy powiedzmy do hermeneutyki. Do trudniejszych aspektów poza akademickiego rodowodu psychoanalizy należy fakt, że nie działa w niej normalny mechanizm falsyfikacji wiedzy. Do tego wrócę na koniec. Można zapytać, jak to się dzieje, że mimo tej wielogłosowości psychoanalitycy z różnych miejsc na świecie i z różnych kultur mogą się w miarę szybko porozumieć i znaleźć własny język, wspólny własny język, kiedy omawiają przypadki. I tutaj dochodzę do sedna sprawy. Psychoanaliza jest przede wszystkim metodą. Freud nie odkrył ani nieświadomego, ani przeniesienia, ani znaczenia słów, snów, ani nawet seksualności dziecięcej. To wszystko już było. Było wyartykułowane przez literaturę, filozofię, trochę naukę jego czasu. Ale Freud wypracował metodyczny dostęp do nieświadomego, na który składa się kilka elementów. Po pierwsze, stworzył specyficzną sytuację komunikacyjną, setting gozetkowy. Sformułował tak zwaną zasadę po drugie podstawową, swobodnego kojarzenia przez pacjenta i równo rozłożonej uwagi ze strony analityka. Po trzecie, zastosował przeniesienie, przeciwprzeniesienie, do tego się na razie nie mogę odnieść. Zidentyfikował to, czy zastosował jako metodę dotarcia do nieświadomego. I po czwarte, to ja już dodaję ze swojej strony, ten sposób myślenia, który nie został eksplicite wyartykułowany, ale jest zawarty w wielu pismach Freuda, można nazwać myśleniem scenicznym. Jeśli chodzi o setting, to można powiedzieć, że terapia psychoanalityczna rozpoczyna się od ustanowienia settingu. I ten setting ma różne funkcje. Po pierwsze jest to jak gdyby rodzaj konstytucji, do której może odwołać się psychoanalityczna para jako do stałego i wspólnie zaakceptowanego punktu odniesienia. Po drugie, setting jest pasem bezpieczeństwa, chroniącym przestrzeń, w której pacjent i analityk mogą wchodzić w trudne, bolesne, ale znaczące relacje. Po trzecie, dzięki settingowi powstaje środowisko sprzyjające pozytywnej regresji, a zatem również jest to przestrzeń do iluzji i do zabawy. I dopiero te wszystkie warunki razem umożliwiają specyficzną obserwację, której taką dobrą metaforą jest słuchanie trzecim uchem Rajka albo binokularne myślenie czy widzenie Biona. Zatem te wszystkie warunki umożliwiają specyficzną obserwację psychoanalityczną i właściwie są warunkiem zainicjowania procesu psychoanalitycznego. Jeśli chodzi o zasadę podstawową, swobodnego kojarzenia i ze strony pacjenta i swobodnego słuchania, nazwijmy to tak, ze strony analityka, to sens tej zasady polega na jednej z podstawowej rzeczy. Jest to zawieszenie konwencjonalnej, codziennej komunikacji. I ta zasada jest sformułowana paradoksalnie, bo nakazuje mówić wszystko i słuchać wszystkiego. A paradoks polega na tym, że jej spełnienie jest niemożliwe. Nikt nie może wszystkiego powiedzieć i nikt nie może wszystkiego wysłuchać. Ale przez to jest ona takim idealnym punktem odniesienia. Ktoś miał tylko mówić, a milczy. Ktoś inny nie może przestać mówić. Ktoś trzeci odpowiada bez zająknienia swoją własną historię. Z kolei analityk miał tylko słuchać, ale coś go irytuje, coś zagnieździło się w jego umyśle i nie pozwala mu słuchać. Poprzez obserwację właśnie tych zjawisk docieramy do nieświadomych komunikatów. Teraz przeniesienie. Przeniesienie jest zjawiskiem powszechnym, ale psychoanaliza uczyniła z niego instrument pracy terapeutycznej. Freud odkrył, że terapia może oddziaływać tylko dzięki obsadzeniu osoby terapeuty, czyli przeniesieniu na niego uczuć i afektów związanych z innymi ważnymi osobami z przeszłości.
Sama interpretacja, to jest też bardzo ważne wyrażenie, niczego nie zmienia. Moc sprawczą ma dopiero dzięki przeniesieniu, które z kolei wiąże się z inwestycją emocjonalną. I wreszcie, bardzo ważny moim zdaniem instrument psychoanalityczny to mówienie i myślenie sceniczne. Mówimy przecież nie tylko słowami, ale również ciałem, gestem, spojrzeniem, symptomem. Mówienie jest też formą działania, wbrew pozorom. Kiedy mówimy, robimy coś ze sobą. Przekonujemy, prosimy, pytamy, obiecujemy, nie tylko informujemy o czymś. Mówimy do kogoś i w jakiś sposób. Uwagę psychoanalityków przyciąga również to, co dzieje się między słowami. W mówieniu zawsze jest zawarte pewne milczenie i pewna nadwyżka. Mówimy zawsze więcej niż mówimy. I wreszcie nie istnieje żaden gotowy sens, czy żadne gotowe znaczenie w naszym wnętrzu. Przeciwnie, ono się rodzi w trakcie wyrażania. Nie zadowala się mową gotową. A jeśli tak, to zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia nie da się pojąć wyłącznie intrapsychicznie czy wewnątrzpsychicznie. Oboje, pacjent i analityk, nie tylko odczuwają, ale zachowują się w odpowiedni sposób. Fantazje są nie tylko wyobrażane, ale również realizowane w sytuacji, które w naszym psychoanalitycznym języku nazywamy scenami. I u Freuda jest multum takich scen uwzględniających nie tylko co pacjent mówi, tylko właśnie jak mówi, uwzględniających mowę ciała. Dwa cytaty. W studiach o histerii pisze: podczas badania pacjentka wydawała okrzyki, które miały wyrażać ból. Nieświadomie jednak zdradzały coś zupełnie innego, mianowicie przyjemność. Jej twarz zaróżowiła się, ciało odprężyło, głowę odchyliła do tyłu. Z kolei w zapisie rozmowy ze słynnym człowiekiem szczurem, Rateman, Freud odnotowuje: niedawno przeglądając moją książkę, pacjent znalazł wyjaśnienie dla dziwnych połączeń słów, co przypominało mu tak bardzo jego własne idee, że postanowił mi się powierzyć. Freud nie analizuje treści, ale dobór słów przez pacjenta. Emocjonalnie wyrażenie przeglądał książkę, to znaczy nie chodzi o nic poważnego. Z kolei sformułowanie powierzyć się, zamiast bardziej adekwatnego zdecydować się na terapię, zdradza życzenie intymnego związku. Te przykłady pokazują, jak bardzo Freud był wrażliwy na strukturę rozmowy, na jej zmysłowy aspekt, na nieoczekiwane przejścia i inscenizacje, czyli na to wszystko, co potem dopiero następne pokolenia psychoanalityków poddały teoretycznej refleksji. Szczególnie znaczące są pierwsze sceny w takim spotkaniu psychoanalitycznym. Freud porównał je do otwarć partii szachu. Na przykład z mojego własnego podwórka krótko przed epidemią zadzwoniła pacjentka z prośbą o termin. I powiedziała mi, że może przyjść tylko wieczorem. Na co ja odpowiedziałam, że wieczorem jest trudno. To wobec tego skreślam panią. I to już był jakiś komunikat. Inna pacjentka z kolei miała trudności z rozstaniem. Później się okazało, że to był ktoś, komu trudno było się rozstać. I ona tą trudność zainscenizowała. Po pierwszej rozmowie powiedziała do mnie na pożegnanie: do widzenia, do jutra. Chociaż następne spotkanie było dopiero za tydzień. Nie mogła znaleźć wyjścia. A kiedy je znalazła, nie mogła otworzyć drzwi. A kiedy już otworzyła drzwi i chciała nacisnąć na przycisk światła, nacisnęła na dzwonek z powrotem. To są pierwsze komunikaty, które dają nam takie wyobrażenie, próbne wyobrażenie na temat problemu pacjenta. I teraz ostatnie dwie minuty poświęcę naukowości i później resztę omówimy być może w dyskusji. Najpóźniej, od czasów Thomasa Kuhna i Feyerabenda wiemy, że nauka jako taka nie istnieje. Zresztą niemiecki filozof Michael Hampe posunął się tak dalece, że wywrócił niejako do góry nogami argument nienaukowości psychoanalizy, też innych nauk humanistycznych, pokazując, że w pewnym sensie wszystkie nauki są nienaukowe. To znaczy, że ich praktyki nie odpowiadają wymyślonej przez Popera i innych logice badań naukowych. Każda nauka ma swoją własną epistemę. Każda ma swój własny sposób zbierania danych. Każda jest w mniejszym lub większym stopniu konglomeratem teorii, modeli, użytecznych praktyk, niejednorodnych słowników i niekiedy, a nawet to jest warunek konieczny, nieuzasadnianych założeń.
Tak samo precyzyjność za różne sposoby. Jednym z nich jest mierzenie i liczenie. Innym sposobem, mniej dokładnym, jest narracja, bez której nie może się obyć żadna nauka o jednostkach, poczynając od nauk o kulturze, przez prawo, częściowo medycynę, aż po psychoanalizę. Opisane przez Freuda historie pacjentów w niczym nie ustępują innym metodom dokładności. Można by, idąc za Foresterem, zastanowić się nad psychoanalityczną metodą jako myśleniem w formie przypadku, tak jak przy pomocy przypadków myśli brytyjski prawnik czy popularna w Niemczech narracyjna medycyna. Tutaj zdaje się, że minął mój czas, więc skończę, a resztę porozmawiamy w trakcie dyskusji. Dziękuję. Dziękuję za Pani głos. Pani powiedziała, że Pani ściągnie psychoanalizę do ziemi, ale nie udało się Pani, że tak powiem. Chociaż no to była solidne fundamenty Pani wyłożyła, ale no, z taką gracją i subtelnością, że ta metafora tutaj mi nie do końca pasuje, ściągania do ziemi, połączania jakiegoś ciężarka. To jednak nie. Dziękuję bardzo i proszę ostatniego panelistę, ostatniego rozmówcę, pana Zbigniewa Kusowskiego, zabranie głosu. Ja chciałem na początek powiedzieć, że z wielką przyjemnością wysłuchałem wszystkich wypowiedzi i są bardzo inspirujące. Sam zacznę od tego, że psychoanalizie, a ściślej mówiąc Freudowi, zawdzięczamy odkrycie tego, że to, co psychiczne, nie da się zredukować do świadomości. Chociaż po tym, co powiedziała Ewa Kobylińska, można powiedzieć, że może to odkrycie już było, ale nikt tak konsekwentnie o nim nie mówił. Więc skoro tak, to nie da się więc na przykład zredukować do tego, co świadome, naszych reakcji na panującą obecnie pandemię, na jej konsekwencje te opisane i te niemożliwe do opisania. André Green, dla tych, którzy nie wiedzą, nie żyjący już, lecz jeden z najsłynniejszych analityków francuskich i też wielki myśliciel, jak myślę, trafnie zauważył, że połączenie myśli i popędów jest tym, co najbardziej oryginalne w teorii psychoanalitycznej. Popęd jest czymś, co zapoczątkowuje myśl. Andrzej Leder w swojej książce filozoficznej o Freudzie ujął to tak. Freudowskie analizy mierzą w obszar wyłaniania się znaczeń z tego, co znaczeniem nie jest. Z kolei kleinowscy analitycy, nie w sprzeczności z tym wszystkim, co zostało powiedziane, podkreślają, że nieświadome fantazje stanowiące psychiczny wyraz popędu są czynne w umyśle na długo, zanim rozwinie się język, a zatem znaczenia i uczucia są znacznie starsze od słów. Już te najwcześniejsze nieświadome fantazje zawierają najbardziej pierwotne znaczenia. Psychoanalitycy często mają okazję badać przechodzenie od nieświadomych fantazji do nieświadomych przekonań. Te często są zresztą brane przez posiadaczy tych nieświadomych przekonań za fakty. Zarówno w nieświadomych fantazjach, jak i w nieświadomych przekonaniach mamy często do czynienia z powtarzającymi się scenariuszami, w których chodzi o powtórzenie tego, co traumatyczne, tego, co wymyka się wszelkim przewidywaniom i wszelkiej kontroli, w złudnej nadziei, że powtarzanie tę kontrolę przywróci. Nie może więc dziwić coraz powszechniejszy, związany z pandemią lęk, zarówno przed tym, że coś strasznego się powtórzy, jak i przed tym, że coś kompletnie nieznanego i nieprzewidywalnego się wydarzy. Pandemia, jak każda katastrofa, nieuchronnie prowadzi do psychicznej agresji, to znaczy do stanu, w którym rządzą pierwotne lęki i pierwotne mechanizmy obronne. Na przykład z jednej strony spotykamy sobie lub innych silne lęki prześladowcze, paraliżujące myślenie i życie psychiczne. Z drugiej strony ratujemy się, używając na przykład zaprzeczenia, czasem częściowego, pandemia dotyczy tylko osób starych, najlepiej po 65 roku życia, albo też może przybierać formę bardziej masywną, to znaczy nie ma żadnego koronawirusa, to jest jakiś nieprawdziwy problem, jakaś być może zbiorowa histeria. Dramatycznym przykładem znalezienia się w świecie pękającego zaprzeczenia, a właściwie na granicy takich dwóch światów, pękającego zaprzeczenia i zalewającego lęku agonalnego jest ktoś, kto z jednej strony uważa właśnie, że nie ma czegoś takiego jak pandemia i że ten lęk jest, w ogóle nie ma żadnego sensu, a z drugiej
drugiej strony zmaga się z nasilającymi się myślami sądniczymi. To, co jeszcze chcę powiedzieć, to, że stoimy mniej lub bardziej, być może, bo ja ten tekst, o tym tekście myślałem trochę wcześniej, już miesiąc wcześniej, troszeczkę jest inna sytuacja, bo myślę, że troszeczkę przyzwyczailiśmy do tej pandemii, ale mimo wszystko to jest ciągle aktualne. To znaczy również i to, że stoimy przed problemem rozróżnienia tego, co jest zdrowym rozsądkiem od nastawienia paranoidalnego, troską o siebie i o innych, od myślenia obsesyjnego i czynności kompulsywnych. Chcę powiedzieć też, że Freud, to się myślę, że bardzo odnosi do tego, co w tej chwili czujemy, tak mi się wydaje. Więc Freud w Żałobie i Melancholii genialnie zauważył, że nieświadome wewnętrzne relacje z obiektem mogą być żywe i ożywiające lub martwe i umartwiające. I teraz jest pytanie, na ile nasze zróżnicowane psychiczne reakcje na pandemię są pochodną naszych ukierunkowanych na życie lub śmierć wewnętrznych relacji. Innymi słowy, na ile ciągnie nas w kierunku myślenia o śmierci i ostatecznej katastrofie, a na ile możemy utrzymać w sobie nadzieję i wiarę, że da się ten świat naprawić. Wszyscy coś tracimy w wyniku pandemii. Nawet ci, którzy zyskują na tym coś, to myślę, że też tracą. Tylko nie wiemy właśnie, na ile odwracalnie, na ile nieodwracalnie. Chcę też powiedzieć, że konflikt, cały czas odnosząc się do Freuda, że ten konflikt między pragnieniem posiadania żywej relacji z obiektem, a pragnieniem połączenia z martwym wewnętrznym obiektem, w mojej ocenie stał się konfliktem globalnym. Już nie tylko osobistym, ale globalnym. Marcin Żuraw się zgłosił. Zapraszam. Okej, dziękuję bardzo. Słuchasz mnie? Tak, tak. Okej, ja jestem, ja nazywam się Maciej Żuraw, ja jestem psychoterapeutą też psychodynamicznym. Mam takie pytanie, trochę o tym ostatnio myślę, tak trochę w przestrzeni do Państwa, nie wiem na ile. No, jakoś myślę o takim, na pytanie, co to jest psychoanaliza. Dużo mnie też bardzo interesuje ten ruch mindfulness, tak, i ogólnie buddyjska psychologia. Więc sobie zastanawiam się, na ile jakby buddyjska psychologia z psychoanalizą gdzieś jakby dyskutuje, no bo ja też sobie myślę o tym. I na przykład pan profesor Paweł Dybel właśnie opowiadał o takich kwestiach hermeneutycznych, filozoficznych. Zastanawiam się, na ile też psychoanaliza jest tylko zachodnim zjawiskiem, a na ile też jest takie myślenie, gdzie się jakoś próbuję łączyć na przykład właśnie psychoanalizę z buddyzmem, co jest jakby, ja rozumiem, że to są zupełnie inne tradycje, ale o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że tak jak Państwo mówili o tym, że to, co jest jakoś wartościowe w psychoanalizie, to jest to, co, że analityk, no i pacjent mają jakby dużo uwagi, znaczy, że uwaga tam jest jakby jakaś taka istotna, tak, że jakby to, co podkreślają ci wszyscy główni psychoanalitycy, tak, Bion, czy Freud, czy że jakby jest 100% uwagi, tak? I zastanawiam się, że tu jest jakieś, mam wrażenie, odniesienie do tego, co w mindfulness jakby no, się praktykuje, tak? Uważność, tak? Uważność na siebie, uważność na te różne procesy, myśli i tak dalej, i emocje. Zastanawiam się, na ile ta kwestia właśnie uważności, tego, co mówi Bion, czy inni właśnie takiego, to też na przykład jest takie pojęcie, już nie pamiętam, którego analityka, albo się Biona, ale reverie, tak? Takie zamyślenie. Na ile na przykład te zamyślenia jakby łączyć z takim, z tą uważnością buddyjską. I sobie tak myślę o tym, jakby kończąc, że rzeczywiście Freud jako taki patriarchalna osoba, która jakby taka zachodnia bardzo rzeczywiście zresztą jest jakby trochę wprowadzeniem takiego wzięcia tej psychiki ludzkiej tak z zachodniego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że myśl psychodynamiczna idzie w kierunku właśnie receptywności, takiej intersubiektywności, tak? Że coraz bardziej jakby tak taka, bym powiedział, powiedzmy New Age'owsko, ta kobieca energia jest czymś, co właśnie jakoś mam poczucie, że prowadzi ten proces terapeutyczny do przodu i to, o tym sobie myślę w kontekście właśnie buddyjskiej medytacji, takiej uważności, uwagi, świadomości
która też może się wydarzyć jakby między dwoma osobami, tak? Tylko że rozumiem, że w psychoanalizie jest dużo więcej tego intelektualizowania i myślenia, podczas na przykład buddyjskiej medytacji jest po prostu taka przestrzeń. No zastanawiam się, co Państwo jakby o tym, czy jakby takie... No, Państwa chciałby się odnieść do tego pytania. Dość szeroki, wydaje mi się. Króciutko. Jest taka tendencja, w Niemczech sama widziałam kilka książek napisanych przez mojego kolegę Karla Lagerlacha, Psychoanaliza i buddyzm. Też takim psychoanalitykiem buddystą jest Michael Eigen z Nowego Jorku, uczeń Biona. Ja myślę, że jest kilka rzeczy podobnych i kilka zupełnie różnych. Podobieństwo to rzeczywiście, dobrze, że pan to o tym wspomniał, Reverie. Bion urodził się w Indiach. On miał do czynienia i z praktykami buddyjskimi, i z hinduizmem. Więc to tylko to, żeby potwierdzić. Myślę, że mogłoby istnieć pewne pokrewieństwo z myślą stoicką, a Freud był stoikiem. Prawda? To jego słynne powiedzenie, jak życie jest pierwszym obowiązkiem żyjącym. To gdzieś są zakorzenione w myśli stoickiej. Natomiast jest taka różnica zasadnicza. Wydaje mi się, że w buddyzmie, że w praktykach medytacyjnych chodzi o to, żeby się przy niczym nie zatrzymać, że to gdzieś tam płynie dalej, że poszczególne konflikty, czy załamania, czy zmysły, czy psychiczne nie mają takiego znaczenia. A w psychoanalizie jest zupełnie inaczej. Jest ta uwaga, jest rewerie, ale jest jednocześnie też zatrzymanie się przed czymś, gdzie nie można pójść dalej. I Freud był dzieckiem jednak zachodu, mieszczańskiego społeczeństwa zachodniego i podchodził do wielu spraw z wielką pasją, był pasjonatem. Mówił, że mindfulness i teraz musimy to wszystko przez nas przejść, jesteśmy częścią, że tak powiem, całości. Myślę, że to nie było jego myślenie, że on myślał w kategoriach, tak jak wielka literatura, Sofokles i tak dalej, Shakespeare, konflikt. Ok, może na razie. Panie Antoni, można? Tak, proszę. Tak. Znaczy ja tylko odpowiedzi na to pytanie, ale właściwie tylko częściowej. A właściwie nie wiem, czy to jest odpowiedź, tylko moja reakcja. To znaczy chodziło mi o to określenie, że w psychoanalizie jest więcej intelektualizowania i myślenia. Tak myślę, że oczywiście, że kiedy próbujemy jakieś rzeczy skonceptualizować, to jest dużo być może intelektualizowania, szukania pojęć, nazywania, prób nazywania tego, z czym mamy do czynienia, ale myślę, że z drugiej strony jest nieporozumieniem myślenie na przykład, że kontakt, czy byłoby nieporozumieniem myślenie o tym, że kontakt analityczny polega na intelektualnej wymianie między analitykiem i pacjentem. Myślę, że to byłoby, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, co najmniej niefortunne. Natomiast wydaje się, że raczej w procesie analizy no czasami wręcz musimy nie tylko zawiesić nasze teorie, żeby znaleźć jakieś miejsce dla swojego pacjenta, tylko również czasami musimy wręcz zawiesić swoje myślenie. A czasami to myślenie jest wręcz zawieszane przez naszych pacjentów w taki sposób, że czasami więcej czujemy w ciele niż możemy w ogóle pomyśleć. To tak celem wyjaśnienia i wyjaśnia. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby się odnieść? Bo już pojawiły się kolejne pytania. Jakoś ta kwestia na czacie, tak się pojawiły, jakoś ta kwestia, którą pani Ewa poruszyła, tej czasowości tutaj, widzę, nie tylko mnie zainteresowała. Ja przeczytam może jedno i drugie pytanie, bo dotyczą tego samego i jakoś może będą tworzyć taki dwugłos. Pani Monika pyta na czacie, ja byłabym ciekawa rozwinięcia myśli o czasowości, o której pani Głód mówiła. Jak w psychoanalizie łączy się kwestia wagi wczesnych przeżyć z kwestią bycia tu i teraz, byciu pełnej teraźniejszości? I drugie pytanie, które się jakoś podłącza pod poprzednie. Pan Tomasz pyta, skoro pojawiło się pytanie do pani Gór, ja też chciałbym zapytać, dlaczego żyć tu i teraz? Gdzieś, kiedyś, nie musi przecież być pejoratywnym określeniem nieuwagi.
może być możliwością chociażby myślenia. Taka uwaga. Czy pani, ale też zachęcam pozostałych rozmówców, panelistów do jakiegoś odniesienia się. Dziękuję bardzo za te pytania. No myślę, że one są kluczowe i być może kiedyś już w naszym towarzystwie, w Towarzystwie Psychoanalitycznym była cała seria seminariów dotyczących czasu i myślę, że czas w życiu i psychoanalizie jest rzeczą bardzo ważną. Ale powiem, jak to jest z tym tu i teraz. No, trochę koledzy też o tym wspominali, prawda, o istocie przeniesienia. Bo wydaje się, że pewnym stereotypem jest, że psychoanaliza zajmuje się przeszłością, zajmuje się traumami, brat jest na pewno odkrywa pewne nieświadome doświadczenia, przeżycia, niespełnione pragnienia, bolesne uczucia, ale to jest taka pewna, bardzo powierzchowne spojrzenie, że my się zajmujemy tą przeszłością, ponieważ dzięki właśnie przeniesieniu, o którym Ewa mówiła i też myślę, że w pewnym sensie Zbyszek, my się zajmujemy tym, co jest tu i teraz. Przeniesienie to jest odbicie przeszłości w teraźniejszości. My odbierając, tak jak Ewa wspomina, prawda, nawet przy pierwszym kontakcie czy w pierwszej rozmowie, mamy jakieś swoje już odpowiedzi wewnętrzne. One są czasami świadome, a czasami dotyczą bardzo podstawowych, dziwnych wręcz, właśnie nieświadomych odczuć, czasem somatycznych, czasami jakieś uczucie się wzbudza, czasami się coś nam przypomina albo kojarzy, nam się kojarzy. I to już tworzy pewną matrycę pierwszą, prawda? I przeniesienie jest tym połączeniem, tym właśnie genialnym powiązaniem przeszłości z teraźniejszością. To w jakimś sensie my mówimy cały czas o tym, co się dzieje tu i teraz. Bardzo często mówimy o tym, co się dzieje w gabinecie, prawda? Czasami analitycy są postrzegani jako te osoby, które tylko o sobie mówią, no bo odnoszą do przeniesienia, ale obok przeniesienia jest trochę taką próbą doświadczenia, nie tylko zobaczenia intelektualnego, ale doświadczenia jakby w soczewce, co we wnętrzu pacjenta się dzieje i co dzieje się między nami, no bo oczywiście ja jako analityk też na to jakoś odpowiadam. To jest dużo bardziej złożona kwestia niż tylko to, że pacjent coś wynosi. Więc to przeniesienie pozwala nam odczuć i zobaczyć, z czasem też i rozumieć, co, jakie uczucia, jakie doświadczenia mogą się za tym kryć. To jest długa droga, bo najpierw są tylko bardzo właśnie takie, mogą być różne luźne wrażenia i bardzo dziwne reakcje, czasem moje, a czasem pacjenta. Więc to jest taki, mówi się o tym, że tak naprawdę interpretacja to jest odniesienie, to jest jakaś przeszłość w teraźniejszości. Staramy się wiązać to, co było kiedyś, z tym, co dzieje się tu i teraz. W tym sensie tak naprawdę psychoanaliza nie zajmuje się tą realną przeszłością. Psychoanaliza zajmuje się tym powiązaniem, czy próbą wiązania tego. I też próbą zrozumienia czy zobaczenia, jak ta matryca przeszłości, to trochę jak taka matryca, tak, odciska się w naszym życiu, w tych codziennych wydarzeniach, w tym, co się dzieje na sesji, w różnych reakcjach i przeżyciach pacjenta, czy też naszych, bo to jest cały czas pomiędzy. To nie jest tak, że to jest z jednej strony, a druga strona sobie siedzi i tylko, prawda, obserwuje. My przetwarzamy to przez własne jakoś wnętrze. Co więcej, myślę, że funkcja czasu jest taką funkcją bardzo podstawową w psychoanalizie. Nie tylko ze względu na setting, bardzo określone ramy, częstotliwość spotkań, wszystko to, co czasami, ja dziękuję, że Ewa powiedział o settingu, bo też nosiłam się z tym zamiarem, ale nie byłam pewna, czy, no i dobrze. Ale myślę, że funkcja czasu jest bardzo ważna, bo tak naprawdę, oczywiście tam, prawda, nie zdążyłam zapisać tego pytania, a może spojrzę na niego na czacie, ale oczywiście, to myślenie o przyszłości, czy fantazja, czy oczekiwanie, czy dążenie do czegoś absolutnie jest bardzo ważne. Tak? Bez fantazji nie możemy dalej iść. Fantazja, nadzieja, pragnienia, tak? One są pewnym impulsem, motorem naszych działań. Ale ostatecznie dopiero w czasie możemy zobaczyć, czy nasze życie może się toczyć tu i teraz, czy ono jednak jest tu. Bo oczywiście znamy i sami mamy często pewnie takie jakieś swoje ukryte
szufladki, w których sobie myślimy, że jeszcze kiedyś to będzie to, to, to i tamto. I oczywiście, tak jest i każdy z nas to ma, tylko jest kwestia tego, czy na tym nie zatrzymujemy, tak? Czy to jest tylko to, że no dziś to nie, ale za 5 lat to ja już będę w ogóle w innym punkcie. Tak, życie się tak samo toczy tu i teraz. I tak naprawdę psychoanaliza sprowadza jakoś to życie do tego tu i teraz. To nie znaczy, że przyszłości ma nie być. Ona jest jak najbardziej i wtedy się może też otwierać szeroką gamą różnych perspektyw. No ale trzeba dokonać wyboru. Tak, to jest jeszcze inna kwestia w psychoanalizie, tak, utraty i dokonania wyboru. Jak jestem tu, to nie pójdę w drugą stronę. No to nie wiem, czy to jakoś wyjaśnia choć trochę, ale i w sensie technicznym się chciałam odnieść i do tego, że tak naprawdę my się zajmujemy bardzo teraźniejszością w praktyce klinicznej. Dziękuję. Mógłbym jeszcze raz coś, bo staram się zgadzać z tym, co powiedziała. Jakby się chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, która mi przychodzi do głowy w związku z tymi pytaniami, to znaczy, że wydaje mi się, że dobra psychoanaliza powinna się dziać w wieloczasie, ale w wieloczasie w tym samym momencie, nawet to znaczy, że tu i teraz, tam i wtedy, a może nawet i w przyszłości w jakimś sensie. To nie o to chodzi, że po prostu komuś pokazujemy, że teraz to, co się dzieje teraz, to było kiedyś. Tak bywa, ale bardziej o to, że te rzeczy się naprawdę dzieją w tym samym momencie, że coś, co się dzieje tu i teraz, działo się tam i wtedy. To wszystko jest razem jednym zjawiskiem, z którym mamy do czynienia. Chciałem też jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy a propos czasu. To troszkę z innego, nie wiem czy z innego poziomu, ale dodatkowa rzecz. To znaczy jest coś takiego jak takie pojęcie freudowskie Nachtraglichkeit, spolszczone podwójnie. Z jednej strony jako naznaczenie wsteczne, a bardzo ładnie spolszczone przez obecnego tu Adama Lipszyca jako pętla poniewczasu. I w tej pętla poniewczasu, będę używał tego pojęcia, to jest bardzo ciekawe pojęcie, bo ono zaprzecza temu takiemu prostemu myśleniu o tym, że psychoanalitycy myślą to, o tym, co się dzieje z pacjentem, w taki prosty sposób deterministyczny, bo to jest, tak jak najprościej mówiąc, chodzi o to, że są pewne doświadczenia, których znaczenia, bo byliśmy zbyt mali, a nasz aparat psychiczny był za mało rozwinięty, są pewne doświadczenia, których niejako doświadczyliśmy, ale nie poznaliśmy ich znaczenia. Dopiero w przyszłości te znaczenia. Tu i teraz, które mamy obecnie, pandemiczne, jakoś przeszkadza w myśleniu. To jakoś łączy się w jakimś stopniu z tym głosem, który się pojawił, prawda? Pewne otoczenie, które takie bodźce stymulujące nasz umysł, ale może właśnie nie do myślenia, tylko chowania się przed nimi albo uciekania. Pan powiedział, że ta sytuacja taka zagrażająca może czasem przeszkadzać. Rozumiem, że w psychoanalizie chodzi zupełnie o inny rodzaj bycia tu i teraz. Jeszcze inna rzecz, prawda? Współczesne technologie to też jest coś, co wypycha nas od myślenia do bycia tu i teraz. Tak? Bodźce, które cały czas się pojawiają na ekranach smartfonów. Cały czas możemy być przez nie bombardowani, bo mamy cały czas przy sobie różnego rodzaju gadżety, które jakoś pozwalają nam cały czas zajmować czymś nasz umysł, ale trudno powiedzieć, czy myśleć pozwalają w tym samym czasie. Nawet jeśli coś tam myślimy o tym, co odbieramy, to czy to nie jest taki strumień jakiś, który sprawia, że jesteśmy tu i teraz, w jakimś sensie, tak? To jest za tu i teraz. Czy zastanawiam się, jakby Państwo rozpoznawali, czy tu jest jakaś różnica, na czym ona by polegała między takim tu i teraz, które
dotyka jakieś, jakoś bazuje na takich bezpośrednich stymulacjach, bodźcach, które jakoś przeszkadzają w myśleniu, a rozumiem, że takim tu i teraz, które jakoś to myślenie umożliwia, może też umożliwia to znoszenie ambiwalencji i jakiegoś takiego niepewności, o której mówiła pani Ewa Wód. Jak państwo to rozumieją? Ja bym nie wylewał dziecka z kąpielą, myśląc zaraz, pewnie mam taką skłonność, że te nowe media są tylko fatalne, ale przynoszą tylko fatalne skutki. Natomiast wydaje mi się, że to tu i teraz tych nowych mediów jest taka możliwość natychmiastowego zaspokojenia lub natychmiastowego odłączenia czegoś, co też jest zresztą chyba jest złudne, ale na przykład to, co nas frustruje, może natychmiast zostać wyłączone. W przeciwieństwie do rozmówcy, prawda? Znaczy, no, możemy rozłączyć, ale ogólnie nie można zniknąć. Natomiast w internecie można po prostu nacisnąć na przycisk i już nie ma tej drugiej osoby. Albo nacisnąć na coś, co natychmiast nas zaspokoi. Co wydaje się z tym tu i teraz analitycznym jakoś zupełnie nie iść w parze, bo to tu i teraz analityczne to jest jednak szukanie różnych pragnień, szukanie tego, co nieświadome. Jest tam dużo poszukiwań, na pewno rzadko zdarzają się bezpośrednie i nagłe zaspokojenia. Jeszcze na chwilkę. Pani Ewa Gut się zgłosiła jeszcze. Udzielam głosu zaraz, za chwilę. Ja krótko, też daleka jestem od tego, żeby myśleć, że wszystkie, prawda, no, współczesne nam możliwości są złe, ale na pewno jest jakiś rodzaj takiego, pewnej zmiany w tej w ogóle zdolności do znoszenia właśnie frustracji, niepewności, to co, o czym słyszę, wspomniał, tego zaspokojenia, ale w ogóle takiej przestrzeni do namysłu, prawda, bo to się wszystko szybko dzieje i to, o czym pan wspomniał, ta ilość bodźców, prawda, co się dzieje, jak nie ma bodźców, to chyba rzeczywiście będziemy mogli o tym po czasie więcej może jakoś coś powiedzieć albo zrozumieć, co też ten okres na przykład pandemii i izolacji przyniósł, w jakich kierunkach, prawda, wpływał na psychikę, bo bardzo różnie chyba, naprawdę różnie, będą pewne wspólne rzeczy, ale też myślę, że też będzie ogromne, takie, ja to obserwuję, duże zróżnicowanie, gdzie no, była przestrzeń właśnie na to, że do namysłu, do zatrzymania, do tej przestrzeni takiej, której zazwyczaj brakuje, bo jest dużo, coraz szybciej i coraz więcej. Na pewno przestrzeń analityczna jest czymś innym niż szybkie zaspokojenie i nadmiar bodźców. Właśnie ta cisza, o której tutaj już mówiliśmy dzisiaj, to też jest jakaś rzecz, która no, czasami nie występuje. W sensie nie chodzi tylko o dźwięki, ale prawda, bodźców i tego naporu różnych rzeczy. Króciutko. Chciałabym państwa zachęcić bardzo do czytania Freuda, bo u niego jest fantastyczna fenomenologia czasu, niedoceniona. To nie jest czas nigdy kolisty, tak jak w dawnych kulturach, ale to też nie jest czas linearny. Z tego, co zrobiła z psychoanalizy psychologia rozwojowa, że mamy poszczególne fazy, dojrzewamy, obieramy. Ale u Freuda i u wielu psychoanalityków, po pierwsze, mamy do czynienia z tym olbrzymim kosmosem czasu poprzez przeniesienie. Wykraczamy przecież poza tu i teraz. Wykraczamy do przodu w sensie nadziei i fantazji. Jesteśmy gdzieś z tyłu w sensie tym, że mamy genealogię, geografię, przejścia jakieś ważne wydarzenia historyczne w sensie indywidualnej geografii. To jest jedno. To pojęcie naznaczenia wstecznego, czy jak to po polsku było pięknie przetłumaczone, pętra ponępanie w czasu, też wymaga dalszego rozwinięcia. Pokazuje Freud, że czas nigdy nie jest tożsamy z czasem. I to jest też istota czasu. On nie jest nigdy tam, gdzie powinien być. On nigdy nie jest na miejscu. On jest albo za późno, albo za wcześnie. To widać w tym naznaczeniu wstecznym. Coś się nam wydarzyło. To było przyszło za wcześnie, bo nie mogliśmy ani tego przepracować, ani tego zrozumieć. Później zaczyna to mieć dla nas znaczenie, ale nawet już jest za późno, bo nie możemy tego dogonić, bo to już było, możemy rzeczywiście jakoś
myśleć czy z nimi stosunek. Że jest naprawdę fantastyczna fenomenologia czasu i warto czytać Freud. Teraz kilka uwag na temat tego tu i teraz w kontekście tego, jak jego przedefiniowanie dokonało się w wyniku owych internetowych mass mediów, w szczególności smartfona. Otóż prowadząc zajęcia, byłem bardzo zirytowany zachowaniem dużej części grupy, czy grup, które prowadzę, gdzie co jakiś czas oni wyciągają te smartfony i coś tam oglądają. Tak? No, uważałem, że to jest no, nie tylko lekceważący stosunek do zajęć, ale w ogóle naruszenie jakiegoś przytosu. I znajomy uprzytomnił mi, że problem jakby jest daleko głębszy, ponieważ mówi mi, słuchaj, oni już są tak skonstruowani, że nie mogą wytrzymać 5 minut bez doznania bodźca jakiegoś. I że mają ten nawyk właśnie sięgania po ten smartfon, żeby przeczytać jakąś taką szokującą wiadomość. W każdym razie tego oczekują. I to jest ta definicja tego tu i teraz, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w kulturze współczesnej. Właśnie tego teraz, które gorączkowo próbuje się wypełnić tym podnoszeniem adrenaliny i odbieraniem tych różnych sensacyjnych wiadomości. I wydaje mi się, że w związku z tym terapia psychoanalityczna to jest właśnie zupełnie inne zdefiniowanie tu i teraz, które w jakimś sensie ma pozwolić uwolnić się od tego rodzaju uzależnienia. Tak? I to tu i teraz psychoanalityczne jest właśnie jakąś próbą wyjścia, wyłamania się z tego nowego typu doświadczenia czasu naszej kultury, który wiąże się z tym, czym ona się stała w wyniku ogromnej roli, zwiększającej się roli, jaką odgrywają w niej mass media. Te internetowe, głównie te internetowe mass media. To taka moja refleksja na ten temat. Mamy kolejne pytania. Ja bym jeszcze chętnie o tym podyskutował, bo to mnie oczywiście interesuje. Może wrócę do tego sam jeszcze, jeśli będzie czas, ale mamy w tym momencie pytanie od pana Tomasza. Cytując, wspomniała pani o tym, że konstytuuje on wiele przestrzeni, a jedną z nich jest przestrzeń iluzji i zabawy. Oto pytanie. Kto się bawi? Czym się bawi? Jak to jest, że iluzje i zabawa są niezbędnym elementem procesu analizy? I pan Tomasz jeszcze dziękuję za odpowiedź pani. Ja czytam, czy to było pytanie jakoś do mnie? Tak. No. Pani się tutaj przede wszystkim odnosiła do settingu i zabawy. Można sobie wyobrazić na przykład swobodne kojarzenie jako rodzaj zabawy. Coś kojarzy się komuś z czymś, nie dochodzimy do istoty z rzeczy, tylko wytwarzamy kolejne skojarzenie. To jest jakby jedno ujęcie. Wiemy, że psychoanalityk dziecięcy bawi się z dziećmi. Jednocześnie się nad tym zastanawia, co się dzieje, że konkretnie się bawi. My takiej zabawy nie mamy, ale mamy słowa i możemy słowami się bawić w różny sposób. To byłoby jakby pierwsze podejście. Drugie to jest oczywiście ujęcie winnikotowskie, że bardzo ważne, może jest też nieporozumienie co do psychoanalizy, która konfrontuje pacjenta z jakąś interpretacją i mówi mu, czego nie zauważył, co zrobił źle i tak dalej. Tak się nie dzieje. U Winnicotta było bardzo ważne utrzymywanie iluzji, to jest iluzja o własnej potencji, o własnej wielkości, taką jaką często mają małe dzieci, a nawet muszą ją mieć. To jest utrzymywanie tego przez jakiś czas i później jakby schodzenie z tego wierzchołku na górę, na dół, w sposób, który nie jest zbyt bolesny, czy nie jest zbyt dramatyczny. To znaczy,
i Winnicott wymyślił coś takiego przejścia przestrzeń przejściowa. Jednocześnie się po prostu nie. Analityk jest bawiącym się analitykiem w takim ujęciu, a nie analitykiem detektywem, który wszędzie szuka dowodów na to, że pacjent jest przestępcą, bo miał konkretne uczucia wobec śmierci. Chodzi o to, żeby za szybko nie pozbawiać tego drugiego w procesie analitycznym iluzji, a takie koncepcje kiedyś, takiego szybkiej konfrontacji, no ono w jakimś sensie też stosował to Freud, klasycznie analitycy ego w każdym razie, a pierwszy, który zaczął myśleć inaczej, był też Kohut. Jeżeli pacjent na przykład mówił, że chciałby chodzić po ścianę, to ten klasyczny analityk powiedział, ale nie da się chodzić po ścianę. Zasada rzeczywistości została od razu wprowadzona. Natomiast Kohut powiedział, to ciekawy pomysł, to może niech pan spróbuje. Mi to jakoś przywołało taką kwestię wagi jakiegoś życia w psychoanalizie. Państwo mówili, że będą tutaj częściej mówić o nieświadomości, że to będzie odmieniane na różne sposoby, a ja tutaj słyszałem przede wszystkim życie. To jest bardzo ciekawe, mam wrażenie, że to jest przez i zarówno psychoanalityków, ale też pan Paweł Dybel też wspominał o tym psychoanalizie jako żywiole. Czułem w tym pasję praktyka psychoanalizy jako pewnej praktyki interpretacji, lektury z miłością i z życiem, odkrywającej jakieś nowe życie w rzeczach, które dotychczas się czytało, może jakoś powierzchownie, albo może nie widziało się pewnych rzeczy tam, czy jakieś nowe pokłady ożywiają. Mamy kolejne pytanie. Pani Agnieszka Łypacewicz chciałaby zabrać głos. Zapraszam. Pytanie i komentarz. Czy jestem włączona? Okej. Okay. Tak, tak, słychać Pani mi widać. Chciałam powiedzieć o takiej rzeczy. Pomyślałam sobie, że zajmujemy się tym, czym jest psychoanaliza i pomyślałam sobie, że pewien aspekt tego, czym jest psychoanaliza, który dla mnie ostatnio, w szczególności w obecnej sytuacji pandemicznej, jest niezwykle istotny. Trochę jest na uboczu, to znaczy mówi się czasami, że psychoanaliza to jest proces przepracowania żałoby, czy też różnych żałób. I po pierwsze takiej żałoby po tym, co było i się już nie zdarzy. To jest taka, w moim przekonaniu, najprostsza żałoba. Drugi rodzaj, oczywiście to nie są tylko te trzy, które wymienię, ale pewnie dużo więcej, ale te, które mi przychodzą do głowy na teraz. To drugi rodzaj żałoby, który jest o wiele bardziej trudny do przepracowania, to jest taka żałoba po tym, co się mogło było zdarzyć, ale nigdy się nie zdarzyło. I to jest po prostu naprawdę trudny proces, w którym analitycy bardzo często w swoich procesach przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych muszą się odnajdywać jakoś szczególnie właśnie tu i teraz, tak, ze swoimi pacjentami, próbując zrekonstruować tę przeszłość, która mogła się była wydarzyć, ale się nie wydarzyła, a jednocześnie jakoś ją przywołać do teraźniejszości i zobaczyć, jak to się ma do naszej relacji właśnie tak tu i teraz. Ale trzeci rodzaj żałoby, który w moim przekonaniu w tej chwili robi się coraz bardziej aktualny, to jest taki rodzaj żałoby, który wynika z takiego poczucia czasu. Ja nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia, ja nie mówię tylko do panelistów, ale do wszystkich słuchaczy. Ja mam takie poczucie, że coraz więcej pacjentów mówi o swoim takim poczuciu czasu, że życie to jest to, co jest za rogiem. Nie to, co teraz, tylko to, co się zdarzy za chwilę, to, co jest za rogiem, to, co się ma wydarzyć. I ma taką dokładną projekcję przyszłości, tej przyszłości za rogiem. Nie tego, co tak naprawdę jest, a
moim przekonaniu to jest to, że przyszłość to jest wyłącznie pewne prawdopodobieństwo, a nie pewność, a nie jakaś określona fantazja. I to, co się dzieje teraz z nami, w moim przekonaniu głębokim, i z naszymi pacjentami, i to jest wspólne, to, że my naprawdę nie wiemy, co jest za rok. I że dokonujemy pewnego, naprawdę tak sądzę, w większości dokonujemy zaprzeczenia, mówiąc o tym, że wiemy, co będzie. Wiemy, że za miesiąc wrócimy do gabinetu. Wiemy, że pandemia się wypłaszczy. Wiemy, że zaszczepimy się za jakiś czas. Albo też wiemy, że jesteśmy przerażeni. I to ten rodzaj żałoby, to znaczy żałoby po takim poczuciu pewności przyszłości, to jest coś, co dla mnie w tej chwili, w takim najbardziej głębokim sensie, jest najdonioślejszą kwestią moich analiz i terapii. To chciałam powiedzieć, tylko to nie jest żadne pytanie skierowane do żadnego z panelistów, ale gdybyście Państwo chcieli się do tego odnieść, byłabym bardzo wdzięczna. Albo ktokolwiek, kto by się chciał do tego odnieść. Pozdrawiam. Emy, zapraszam Pani. Więc ja bym chciał się odnieść filozoficznie. To bardzo ciekawe, co Pani powiedziała o tej żałobie, o tych różnych formach żałoby, szczególnie ta druga i trzecia forma. Ponieważ jeśli chodzi o tą drugą formę, to można powiedzieć, że ta żałoba ma dwa braki. To jest podwojony brak, tak? To znaczy żałoba po czymś, co mogło się wydarzyć, a więc czego nie było. I to jest brak tego, czego nie było. Tak? Czyli to jest to jakby ta podwójna struktura podwójnej negacji, podwójna dziura. Dziura, w której jest jeszcze jakaś dziura. I to jest takie bolesne. No, przychodzi mi na myśl Jacques Derrida ze swoimi metaforami, gdzie właśnie ta struktura właśnie też jest przez niego. No i ta druga forma też ona ma trochę inną strukturę, ale tutaj też jest ten podwójny brak. Tak? To znaczy no to, czego jeszcze nie ma, tak, no to też jest jakaś dziura. I na tą dziurę nakłada się druga, to znaczy niepewność, tak, co do utrata pewności, tak. I to jest ta żałoba, która jest ugruntowana w tym podwójnym doświadczeniu braku, w tym braku, który jest podwojony, tak. I dlatego to jest tak no, deprymujące, przytłaczające, tak, I bolesne. Bolesne, tak. To taka filozofa, komentarz. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby się odnieść? Ja może się jeszcze. Ja spróbuję połączyć to, co Pan powiedział, Panie Antoni, z tym, co powiedziała Pani Agnieszka. Czyli bycie żywym, czy życiem żałobą. Myślę, że to są zupełnie, że nie można być żywym w tu i teraz, nie maniakalnie dążącym do nie wiadomo czego, ale żywym, przeżywać swojego życia bez procesu żałoby. Bo żałoba oczywiście nie jest jednym aktem, jest żałobą i oczywiście w różnych zdaciach, nie tylko żałobą po utratach życia, które miało być, wyglądać było inaczej, czy utratach bliskich, ale też utratach pewnych wyobrażeń. To nie musi być taka bardzo depresyjna rezygnacja. To może być jakby pozbawienie się po odbyciu takiego procesu żałoby, który właściwie też trwa całe życie. Myślę, że można się poczuć w tym swoim własnym życiu bardzo, bardzo żywym. I kolejno, króciutko tylko, niepewność. Z czego my w tej chwili, jeżeli byśmy się w ogóle poddali takiemu procesowi żałoby, to byśmy musieli uznać, że ten czas, w którym żyliśmy tuż przed epidemią, był też czasem maniakalnej iluzji. Że nam się wydawało, że będzie przeszłość, że przebędą lekarstwa na wszystko, że wirus będzie gdzie indziej, ale na pewno nie tu i nie w takim zakresie.
że kultura techniczna odpowie nam na te wszystkie pytania, że nie ma śmierci. W takim przesadzonym trochę może to nie. I nagle zostaliśmy skonfrontowani, że to jest. Że to jest realnie, co już zawsze było i to dlatego przez to, że jest ta konfrontacja jest taka silna, to odbieramy to jako katastrofę. Ale myślę, że i mam nadzieję, że nie tylko jako pacjenci, analitycy, ale też jako społeczeństwo, że można i nie ma innego wyboru niż życie z niepewnością. Na przykład tu muszę podkreślić, się bardzo ciekawie zachowało niemieckie społeczeństwo i niemiecka polityka. Co to jest za polityk, który mówi do swojego społeczeństwa, jak kanclerz Niemiec, my nie wiemy, co będzie. Będziemy was informować, my nie wiemy, a co to jest też za wypowiedź naukowca, którą mówimy, my nie znamy tego wirusa. My nie wiemy, jak będzie. I ja uważam, że to jest bardzo takie, że to jest takie odwołanie się do możliwości dojrzałości społeczeństwa. Że nikt nie opowiada im, że macie się wszystko pod kontrolą, albo że właśnie metaforyki wojennej, tylko to zupełnie się inaczej odbywa. Pani Agnieszko, widziałem, że pani chciała. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że się bardzo zgadzam z tym, co pani mówi i myślę sobie, że mogę się podzielić pierwszym swoim odkryciem we własnej analizie, które poczyniłam, to znaczy, że żałoba po utracie iluzji jest jedną z najbardziej bolesnych. To było mój pierwszy wgląd, moje pierwsze odkrycie analityczne, jeżeli chodzi o takie bycie pacjentką, naprawdę. Także bardzo, bardzo dziękuję pani za komentarz. Ja chciałbym dodać, że niedawno polski premier powiedział, że sytuacja na Śląsku jest pod kontrolą. Myślę, że nie powinniśmy się wdawać w komentarze polityczne dalej. Właśnie. Proszę, tak. Widziałem, że się pani zapraszała. Nie ma pytań, więc może też pozwolę sobie jeszcze odnieść się do tego, o czym ty, Agnieszko, mówiłaś, bo też zgadzam się także rozmiar tej niepewności, którą teraz mamy i tej niewiadomej i taka konieczność uświadomienia sobie, jak bardzo dużo jest tej niepewności, jak my naprawdę nie wiemy, że to jest bardzo trudne zadanie. Ja trochę próbowałam o tej niepewności mówić i myślę, że to jest jakaś kluczowa kwestia i być może właśnie analiza nas trochę lepiej wyposaża, a może nie wiem. W taką konieczność czekania i właśnie posiadania wielu pytań, na które nie znamy odpowiedzi i też pewną gotowość przyznania się, ja nie wiem, tak? Aczkolwiek no oczywiście boimy się i pomyślałam o tym uczuciu takim, że coś jest za rogiem, prawda? Że ta przyszłość i pana jest za rogiem. No, tak myślę o tym trochę może naiwnie, że to jest z drugiej strony zawsze potrzebne i oczywiście jest bardzo cienka granica pomiędzy pewną nadzieją, trochę nie wiem, jak jesteśmy chorzy i sobie się to, że to będzie cudownie, jak ja wreszcie wyjdę, nie wiem, na długi spacer. Tak, ja miałam kwarantannę obowiązkową z powodu podróży i już po zamknięciu granic i też sobie myślałam, Jezu, jakie to cudowne przeżycie pójść na spacer z psem, tak. No. Coś, co normalnie wydaje się zwykłe. I myślę, że ta nadzieja, czy ta czasami może to jest właśnie takie, prawda, że jeszcze wszystko będzie możliwe, można, to jest ryzyko ucieczki w jakieś takie maniakalne, ale ta nadzieja jest z kolei niezbędna.